Boom. Cześć, tu Syna i dziś zapraszam na halloweenowy odcinek. Będzie to test halloweenowych słodyczy, różnych słodkości. Mam ich tutaj całą torbę, więc szykuje się naprawdę spora wyżerka. Nie przedłużam, losuję pierwszą rzecz. Znalazły mi się takie żelki z Lidla. Mają być super kwaśne. Są kwaśne, ale nie aż tak, żeby wykrzywiało paszczę, jak ja to mówię. Bardzo dobre, bardzo fajny pomysł. Żelki są w fajnym kształcie kości, także za smak daję piąteczkę i za wygląd, no myślę, że takie cztery na pewno. Okej, znowu Lidl. Znowu Lidl i to mają być ciasteczka kruche. One są z czekoladą. O, co to ma być? A, to pewnie miał być domek, bo one są w różnych kształtach. Dynia. Spoko. Spoko, że są różne kształty. Duszek. No dobra, spróbujemy duszka, bo ja mam duszka. Kruche ciasteczka. Jak najbardziej spoko. Bardzo dobra była ta warstwa czekoladowa, ale nie było jej aż tyle, żeby to było zbyt przesłodzone. Mam mąkę na twarzy, żeby trochę się zabielić i teraz wszystko mi sędzi. Za wygląd daję 5, bo są fajne kształty, są różne kształty. Jest nawiedzony dom, duszek, może coś jeszcze. Jakiś tam potwór chyba z tego co widzę. Oj, ma być też nietoperz. Wierzę, że tak jest. Naprawdę dobre, także i smak, i wygląd. Piąteczka. Może teraz coś nie z Lidla, nie? Okej. To jest Deals akurat. I w Dealsie kupiłam taki oto lizak, bo to ma być lizak. Jak się to otwiera? Nie jest coś do otwierania. No jak się to otwiera? Ja sobie dzisiaj zębów nie połamie, to będzie sukces. Lizak wygląda tak. Jest w kształcie ręki kościotrupa upiornej. Nawet ręka pomogła mi otworzyć. W środku ma być kwaśny proszek. O, troszkę się skawalił. Mam nadzieję, że to jest... Ale będę miała śmieci. Sam lizak jest w kształcie mózgu. Całkiem fajny. Spróbujmy. Jest właściwie bez smaku. Taki słodki, po prostu słodki. Spróbujmy razem z tym. Okej. To jest kwaskowe i takie truskawkowe. Ale szałowego smaku nie ma. Także za wygląd czwóreczka, bo fajna, podoba mi się ta ręka. Natomiast za smak trzy. Lećmy dalej, lećmy dalej. Okej. Znalazłam też, to też jest Lidl, znalazłam coś takiego. Tego się nie spodziewałam, bo to z kolei nie miało żadnego zabezpieczenia. Na górze była taka oto dynka, taka średnio mam wrażenie halloweenowa, ale jakby się takiej długiej, dłużej poprzyglądać, to faktycznie taka trochę creepy. A tutaj mają być jakieś fasolki. Fasolki, nie wiem, truskawkowe chyba? To żelki. No tak, jelly beans. Czy one są truskawkowe? Takie sobie są. Opakowanie. 3, smak. 2, lećmy dalej. Boże, to duchy. No ale przecież to Halloween, nie? Dobra, tu jest coś dużego. To są chrupki. A, może testować. To są chrupki. Jak już na pewno widzicie, to jest Lidl.
One mają być w kształcie nie, to są pająki i pajęczyny chyba. One są w ogóle kukurydziane chyba i mają być o smaku kwaśnej śmietanki. W środku wyglądają tak. Jest ich całkiem sporo w paczce. Spróbujmy. O, bardzo fajny, przyjemny smak. Fajnie chrupią. Spoko, naprawdę mi się podobają. Za wygląd dostaną, niech będzie, bo mają fajne kształty nawiązujące do Halloween, a tego przecież oczekujemy. Smaku 4,5. Lecimy dalej. Mam tu kolejny lizaczek. Tym razem jest to lizak w kształcie ducha. I on był zakupiony w Auchan. Spróbujmy. To jest lizak czekoladowy. Czekolada jest słabej jakości. Dobra. Za wygląd dam temu 3. Nie jest to zbytnio dopracowane. Natomiast kształt ducha ma, przypomina to. No dobra, to niech będzie, że 3,5. Natomiast w smaku bardzo mocny 1. W ogóle mi to nie smakowało. Pianki marshmallow. One są w kształcie duchów i w kształcie dyń. No, są takie przerażająco nie do końca udane, chyba mam wrażenie. Nie sądzę, żeby to tak miało wyglądać. O, z tej strony jakoś trochę chyba lepiej. A tu nie ma strony, w której byłoby lepiej. Spróbujmy. Pianki, jak to pianki, są bardzo słodkie. I nie różnią się, czyli kolor pomarańczowy i ten sam, mają taki sam smak. I zrobiłam hybrydę dyniodusz. One były kupione w Auchan. Pianki jak pianki. Fajnie, że są w tych kształtach nawiązujących do Halloween. Myślę, że za wygląd dam im 4, natomiast za smak dam im 3. Są ok, ale nic, co by mnie porwało. Mam tu coś dużego. Jest to taka oto trumienka. Ja sobie nie chciałam psuć frajdy i nie sprawdzałam, co jest tutaj. Wy już widzicie, a ja właśnie nie. I o to w tym chodzi, bo ja nie chcę tego widzieć, dopóki tego nie otworzę. To jest z Lidla. Jak to kupowałam, to nie ogarnęłam, że to ma jakiś tam spis rzeczy. O, wy już widzicie, a ja... Okej, dobra. Widzę, że tutaj jest sporo próbowania. Fajnie, jest taki długi żelek. Pachnie ładnie, to już mogę powiedzieć. Jest kwaśny. Dobry. Dobry, podoba mi się to. Mamy też taką piankę jakby. To jest takie piankowe. Ale pianka chyba lepsza niż te poprzednie. Matko, matko, co tu jeszcze jest? To jest to samo, to już nie będę tego drugi raz sprawdzać. Lizaczek. Podejrzewam, że to jest najzwyklejszy w świecie lizak. Czy on tu coś ma narysowane? Chyba nie. To nawet go nie będę sprawdzać. Na pewno jest, wiecie, standardowy. Wszystkiego jest tu po 2, jak widzę. Spoczko, fajnie. A nie, żelki. Żelki są pojedyncze. Szkoda, że to, co jest wewnątrz, nie przypomina, nie nawiązuje w ogóle do Halloween, nie? Misiek średni. Nawet jest tu labirynt, spoko. Tutaj jest jakaś chyba guma, coś a la mamba. Ale smak ma średni, ta guma nie. O, tu jest coś. Guma balonowa. O, jest kwaśna. Ma w sobie taki płynny środek, super. Guma jest hitem. Także, podsumowując, ten boksik jest ok. Są tam żelki kwaśne, te podłużne. Dwa standardowe lizaki. Dwie te marshmallow.
dwie te gumy, które są średnie, ale te okrągłe były bardzo dobre. Ogólnie oceniam na plus. Powierzchowny wygląd spoko. W środku szkoda, że nie nawiązuje w ogóle niczym do Halloween. Także za wygląd daję 4. Ze względu właśnie głównie na te opakowanie, że to jest taka ala trumienka. Natomiast za smak tak ogółem też wypośrodkujmy to na 4, bo były rzeczy, które były na 5, ale były rzeczy, które były na 3 i 2 nawet, więc myślę, że niech będzie 4. Lecimy dalej. Zaraz jeszcze mam. O, to jest hit, to jest hit. Ja nie wiem, jak to zjem. Nie, muszę iść chyba po talerzyk. Dobra, mam talerzyk. Bo tu mam mózg. I ten mózg muszę sobie na ten talerzyk wyłożyć. Ten syrop, w którym się znajduje, to jest słodki. Patrzcie, jak z tego cieknie. Okej. Wygląda to tak. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo mi spływa. Muszę ten sosik trochę truskawkowy, słodki, pierońsko. Ale zabierzmy się za ten mózg. Dobre. Spoko. O, fajnie się ciągnie. Efekty wizualne. Spoko. Smak bardzo słodki. Daję za wygląd 6, bo nie oszukujmy się, dobrze to wygląda. Jeszcze jak tak sobie skapuję z tą krwią. Pseudo krwią oczywiście. To daję 6. Natomiast za smak daję 4, bo dla mnie jest sporo za słodkie. Dobra, ale to nie koniec. To nie koniec, co ja tu jeszcze mam. Coś jeszcze mam. A, mam oczy. Mam oczy. To są żelki. Żelki oczy. Zobaczmy, jak wyglądają. Wyglądają całkiem fajnie. Okej. Takie nic nadzwyczajnego. Po prostu słodkie. Nawet nie potrafię określić, jaki to miałoby smak. Są okej. Ale bez szału. Więc za wygląd daję im 4. Bo fajnie jest oddane, to nawet jest różnokolorowe. Jest te. Są takie jakby przekrwione i tak dalej. To jest jak najbardziej na plus. Także 4, nawet 4,5. Natomiast za smak dostaje to 3. Lecimy, bo jeszcze się nie skończyło. Chociaż już jesteśmy blisko końca, pozostały mi dwie rzeczy. Dobra, najpierw mam kwaśne, jakieś tam mają być to chyba cukierki, czy znowu żelki, nie wiem. A, o nie, one są jeszcze dodatkowo pakowane. Już Wam mówię, dlaczego tego nie lubię. Ja rozumiem, można sobie wtedy zjeść jedno, a resztę zostawić, ale ile tej folii się marnuje, to jest nie do pomyślenia. Masakra. Tego dodatkowych opakowań nie lubię. Natomiast kształt tego cukierka, bo już czuję, że to cukierek, bo się nie ugina, jest jak najbardziej fajny. To czaszka, zobaczmy. Jest fajnie kwaskowaty. Nie wywija szczęki do tyłu. Pociąkam trochę. Natomiast jak już się ta pierwsza warstwa kwaśna skończy, to jest po prostu słodki. Ten akurat był pomarańczowy, nie wiem. A, tak, pomarańczowy, ma być jakiś wiśniowy, arbuzowy i jabłkowy. Także fajnie. Plus za to, że są kwaśne, tak jak powinny być. Fajnie, że wyglądają tak w ten sposób, bo są czaszkami. Także za wygląd dostaję 4,5, za smak 5. Zerknę, czy już wszystko? Tak. Ostatnia rzecz to kolejny lizak. Tym razem jest to lizak w kształcie dyni. W takiej czapce, kapelutku. Minę ma okropną, także okej. Z wyglądu fajnie, podoba mi się. Zobaczmy, jak w smaku. To jest taki lizak żelkowy. Myślałam, że to normalnie. Ale w sumie obsypane w cukrze, to czego ja się spodziewałam. Okej, czyli to tak naprawdę jest po prostu słodki żelek w formie lizaka. Jest okej, za wygląd daję
piąteczkę. Natomiast za smak daję 4,5. Jest dobry, ale bardzo słodki. Słuchajcie, i to już były wszystkie rzeczy, które miałam dzisiaj do zjedzenia i przetestowania. Myślę, że najlepszy pod względem wizualnym okazał się być ten mózg. Natomiast najgorszy w smaku był ten lizak duszek. Nie polecam, nie kupujcie tego. Szkoda waszych pieniędzy. Te pierwsze żelki też były fajne, też mi smakowały. No i i te rzeczy strumienki. Te kwaśne żelki strumienki, te gumy strumienki, super. Okej, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie proszę łapkę w górę za to, że pokazuję się wam w takiej dzisiaj oto formie i wydaniu. I zasubskrybujcie mój kanał po więcej treści. Do zobaczenia. Pa!